Cześć. Cześć, witamy Was. Pokazywaliśmy Wam na filmiku moje perypetie, jak kupowałem telefon z Chin i obiecywaliśmy, że sobie o nim trochę więcej opowiemy. No to uwaga, tadam, to jest Samsung Galaxy Folder 2. To jest klapka z Androidem, tu jest w tej chwili Android 7.1.1, to jest max, co można do tego telefonu włożyć. Telefon ma 2 giga RAM-u i chyba 16 giga flasha. Były też wersje 3 gigowe, no ale no niestety taka mi się trafiła. Czemu sobie to kupiłem? Ano temu, że poprzednio, też możecie zobaczyć w filmikach, używałem takiego wynalazku, który się nazywa LG Wine Smart i to też była klapka z Androidem. I dlaczego akurat tego używałem, a nie czegoś innego, to sobie możecie obejrzeć. LG się skończył zwyczajnie. Znaczy nie to, że przestał działać, tylko po prostu tak. Jak miałem w nim włączone LTE, to nie szło się do mnie dodzwonić, bo coś się nie dogadywał z siecią jednego z naszych operatorów, tego, u którego byłem. Więc trzeba było LTE wyłączyć. Jak LTE wyłączyłem, to w związku z wygaszaniem 3G telefon się stał już naprawdę cegłą, bo nawet głupiego MMS-a nie byłem w stanie odebrać. Aktualizacja pogody trwała jakieś minutę z groszami czy coś takiego, no i w ogóle straciło to w zasadzie sens jakiś wielki. Jak chciałem skorzystać z nawigacji, to musiałem włączać LTE. Jak zapomniałem wyłączyć to LTE, to potem nie można się było do mnie dodzwonić. No ogólnie upierdliwa sytuacja. No i zacząłem szukać następcy. W dziedzinie klapek z Androidem to szczerze mówiąc nie ma tutaj dużego wyboru. Jest Galaxy Folder Samsunga, jest Galaxy Folder 2, czyli ten telefon. I jeszcze Samsung jedno coś zrobił, co z tego co wiem nie doczekało się nazwy, tylko ma numer. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest klapka, która ma wyświetlacz AMOLEDowy, co ciekawe ma z dwóch stron, czyli ma zarówno tutaj, jak i tutaj, czyli można go używać zarówno jako takiego normalnego smartfona, jak i jakiejś takiej szklapki. Może sobie kiedyś sprawię. Na razie zatrzymałem się na tym. Co mogę powiedzieć o tym telefonie? Używam go jakieś 2 miesiące i mogę powiedzieć, że w zasadzie spełnił moje oczekiwania. Robi to, co trzeba, czyli to jest po prostu feature phone z niektórymi cechami smartfonu tak naprawdę. Mimo, że jakby ktoś się uparł, to jest to pełnoprawny smartfon, tylko że przy takich parametrach, jakie ma, no to raczej cudownie należy oczekiwać. Ja mam z aplikacji zainstalowanych spoza, że tak powiem, tego, co dał producent, zainstalowałem Signala i to by było na tyle. Korzystam z tego telefonu do udostępniania internetu, czasami do nawigacji, no i poza tym jak z telefonu. Do komunikacji, do rozmawiania, do wysyłania wiadomości. Jak potrzeba, to można zrobić zdjęcie. To też jest kolejna fajna cecha, której LG nie miał, a on ma, że ten ma lampę błysko. Przez co w ciemności, czy tam wieczorem, czy coś takiego można zrobić i jakoś to wygląda. Tamtym to było zupełnie niewykonalne i oprócz tego no, jest latarka, której tamten nie miał. Natomiast co do wad Galaxy Foldera, też w porównaniu do LG-ka, no bo tak by trzeba było odnosić, to są dwie. Pierwsza to jest, nie wiem czy zauważyliście, Adam pewnie pokaże na zbliżeniach, ten telefon tu się rusza, przez co rysuje się ekran od klawiszków. Po prostu jest zabezpieczony folią, ale na tej folii po 2 miesiącach już są dosyć paskudne rysy, trzeba będzie za jakiś czas tą folię wymienić. To jest jedna wada tego telefonu. Druga wada tego telefonu to jest taka, też w porównaniu do LG-ka, że zdecydowanie gorzej jest zintegrowana klawiatura ta sprzętowa. Ona się zachowuje tak, jakby była dopięta trochę na siłę do normalnego urządzenia z Androidem. To znaczy takie akcje, które użytkownik featurefona by się spodziewał, że zajdą, czyli na przykład jestem w otwartym SMS-ie i naciskam zieloną słuchawkę, to spodziewałbym się, że w tym momencie zacznę dzwonić do tego człowieka, który mi tego SMS-a przysłał. Otóż nie w Samsungu. Nie w Samsungu, w Samsungu pod zieloną słuchaweczką, umowną, bo akurat tu nie jest zielona, ale wiemy o co chodzi. Mamy po prostu podłączone wywołanie ostatniej listy ostatnich połączeń i już. Cokolwiek bym nie zrobił. Trzeba to po prostu, trzeba się przeklikać przez to główne kółko, no albo użyć ekranu dotykowego. To jest takie przy przesiadce dosyć upierdliwe. Poza tym co? No telefon wytrzymuje mi przy moim użytkowaniu 3 dni na spokojnie. To znaczy po 3 dniach mi zostaje jakieś 20-30% baterii. Czyli jakbym się spiął bardzo, to by mi 3/4 dzień wytrzymało. No ale to już by było takie na styk. Nie ma szybkiego ładowania. Nie ma szybkiego ładowania. A nie myślałeś o tym, żeby po prostu kupić nowoczesny smartfon, klapkę z elastycznym ekranem? No ale po co?
No, po to, żeby się cieszyć pełnią smartfona, bo ten, jak sam powiedziałeś, ale... no jednak ma parametry nieco ograniczone. Ma starego Androida, ma mało RAMu, ma mało pamięci nadane. No dobrze, ale ja nie potrzebuję. Ja wykorzystuję to, co potrzebuję i to, co potrzebuję, to chodzi, tak? Jak ci powiedziałem, doinstalowałem tu jedną aplikację, to jest Signal, z której też w zasadzie nie korzystam, doinstalowałem tak bardziej z ciekawości. Może będę korzystał, no na razie jest jakby co, tak? Aparat fotograficzny, ten co jest, wystarcza. W zupełności mi wystarcza. Czy jest to jakiś sposób na posiadanie niebanalnego, ciekawego telefonu, który jednocześnie spełnia nasze podstawowe oczekiwania. Nie do końca jest smartfonem, natomiast długo trzyma na baterii i nie ma... Znaczy nie, no on jest do końca smartfonem, no słuchaj, wiesz, można na tym przeglądać internet, ta przeglądarka, co ciekawe, jest aktualizowana. Mimo że Android już nie jest, to nawet ostatnio mi jakoś aktualizacja. Używam tej Samsungowej, którą mi dali na dzień dobry. Przyszła mi jakaś aktualizacja do tej przeglądarki. Założyła się. Chrome, z tego co zauważyłem, też jest aktualizowany na Androida 7.1 póki co, więc nie ma bidy, tak? Z internetu korzystać się da. Ten wyświetlacz nie jest za duży, ale po rozłożeniu... To jest w ogóle ciekawa sprawa. Jak się popatrzy na papierze i porówna właśnie LG-ka i tego foldera, to się okazuje, że tam jakieś milimetry różnicy w wielkości wyświetlacza są. Natomiast subiektywnie różnica jest kolosalna po prostu. O ile na tamtym miałem wrażenie, że to jest po prostu malutkie okienko, na którym się nic nie da zrobić, to tu już, no nie jest to wiadomo pełnowymiarowy smartfon, bo to jednak nadal jest nieduże, natomiast już na tym się da pracować jak na smartfonie. Da się na tym używać klawiatury tej ekranowej, da się na tym oglądać filmy na YouTubie, da się na tym przeglądać internet. Zupełnie spokojnie. Może nie będziemy reklamowali, gdzie to można kupić, bo wiadomo, sprowadza się to z Chin, a powiedz nie jeszcze, można tego u nas kupić, w ogóle nie było, nie z tego co wiem, nigdy nawet nie było. Tak, nie było tych telefonów i raczej nie będzie, natomiast oczywiście bez problemu sprowadzimy je. Powiedz mniej więcej, jaki koszt jest takiego zakupu, na ile by się ci, którzy chcą to kupić, powinni przygotować. Wiesz co, to jest, dokładne dane są na tym filmiku pod tytułem jak ściągać paczkę z Chin, to jest z tego co pamiętam 800 ze wszystkimi opłatami. Tam mnie to kosztowało. Nie jest to może jakaś groszowa sprawa, bo LG-ka z poniżej 500 sprowadzałem. Natomiast no, z drugiej strony to jest telefon do 1000 zł. No to też nie oczekujmy, kurczę, jakby nie wiadomo czego. No jeżeli kupimy takiego, jak to mówisz, pełnoprawnego smartfona do tysiaka. Klasycznego, to... To też szału nie będzie. No będzie miał trochę lepsze parametry, ale no, chociaż tak powiem, RAM by miał więcej, ale no nadal będzie bardziej proteza niż pełnowartościowy smartfon. Jeżeli ktoś potrzebuje smartfona, naprawdę go potrzebuje, używa jakichś aplikacji i korzysta z nich intensywnie, to tak jak ten mu nie rozwiąże sprawy, tak telefon do tysiaka też mu nie rozwiąże sprawy, więc nie ma tematu. A jeżeli bym chciał wydać do 2000, no to bym spróbował tego, o którym mówiłem, tej klapki Samsunga z AMOLEDem. To jest seria W, o ile mnie pamięć nie zawodzi. Wiesz co, nie chcę ci skłamać, wydaje ale... się, że tak. Wiesz co, u nas jak w wyszukiwarce sobie zaznaczysz, że ma mieć Androida i ma mieć sprzętową klawiaturę, to naprawdę wyników dużo nie wyskoczy i on tam będzie. To może po prostu zajrzyjcie do opisu tego filmu i dowiecie się, o czym w ogóle mowa. Jasne. No mówię, no, dla kogoś, kto potrzebuje internetu, potrzebuje co jakiś czas nawigacji, a telefon głównie mu służy do zasilania laptopa w internet i poza tym no, do tego, do czego służy telefon, a nie smartfon, to ja polecam, tak, naprawdę. To jest fajne urządzenie. Nie obawiasz się, że na przykład będziesz chciał coś w nim wymienić i będzie problem z dostępnością na to baterii? No przede wszystkim to w nim sobie mogę wymienić baterię, tak po prostu, odejmując klapkę i wyjmując baterię, tak? No, to jest killer feature tego telefonu i jak już wyjęliśmy baterię, to objawił się kolejny. Dwa osobne gniazdka na karty SIM i trzecie na microSD. A tak, to jest fajne. To się też w tej chwili coraz rzadziej spotyka. Na szczęście jeszcze w tych tańszych telefonach jest, no ale to też już powoli zacznie nam znikać. Natomiast nie mamy jacka. Taki pechozol, tak? Myślę, że już nie bardzo wiedzieli, gdzie go tutaj włożyć. Chyba brakło miejsca faktycznie, ale za to widzę, jest uszko dla smyczy jeszcze. Tutaj u góry. A jest, faktycznie, patrz kurde. No i jeszcze jest z ciekawostek, zdaje się, że to jest mikro USB port na dole. Tak, to jest mikro USB. Mhm. Także ciekawa rzecz, jak chcecie mieć telefon, podkreślam, bardziej telefon niż smartfon, którego raczej nikt wokół was mieć nie będzie, to możecie pomyśleć ciepło o sprowadzeniu sobie takiego wynalazku z Chin.
Konrad używa, także tak, polecam, jest to używalne u nas. Zwróćcie tylko uwagę na... A, Voltę mimo że jest, to nie działa przynajmniej u jednego z tych operatorów. Nie będę wymieniał, bo... No tak, już kiedyś wypowiedzieliśmy temat. Musicie brać pod uwagę, że akurat właśnie rozwiązania Voltę, jeżeli wasz telefon na przykład nie jest namaszczony, nazwijmy to, przez operatora, może nie działać i nic z tym nie zrobicie. Natomiast właśnie, no, główny powód, dla którego musiałem zrezygnować z LG-ka, czyli to, że jak włączałem LTE, to się nie szło do mnie dodzwonić, to nie, tu nie ma tego problemu. On elegancko sobie schodzi do, wyłącza sobie LTE w momencie, kiedy przychodzi rozmowa, to nawet widać, że mu się zmienia. Z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Póki co, tak? Tak, także jedyne, na co jeszcze powinniście zwrócić uwagę, jak sprowadzacie tego rodzaju urządzenie z Chin, no to na obsługiwane zakresy pasma. Akurat w tym wypadku nie ma problemu, natomiast problem w niektórych urządzeniach, w niektórych przypadkach może wystąpić. No ale tu odsyłamy Was do katalogu, możecie sobie sprawdzić, które pasma dany sprzęt obsługuje. Nie, to ten chodzi, i LTE, i 3G chodzi, także to sprawdziłem bez problemu. A jak sprowadzić taki telefon z Chin, nawet konkretnie ten, no to macie poradnik, który będziecie mieli zalinkowany. Dokładnie, także obejrzyjcie jeszcze inne nasze filmy. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i żegnamy Was dziś. Cześć.